Gdzie on tam jest? Dobra, chuj. Gdzieś się odmutujemy. No siema, Mariusz, słyszysz mnie? Chyba nie słyszy. Zaraz będziemy rozmawiać. Ujawnij się. Mariusz, zbudź się. Siema, siema, jestem. No siema. Więc tak brzmi głos. To co, zaczynamy chyba, co? Dwie minuty przed czasem, ale to mają pecha, jak coś kogoś boli, to niech czekają. Dobra, spoko. No, więc ogólnie to ja zasłaniam sobie czat, żeby mnie nie gryzło i tak. No dobra, to tak. Ja ogólnie z tym filmem to długo zwlekałem, bo w sumie nigdy przez długi czas taki sam fakt bycia GM-ów to przepadł i ci GM-i zniknęli. I tak na dobrą sprawę zmuszony byłem zrobieniem tego filmu, znaczy nie zmuszony, ale sam chciałem, bo jest bardzo dużo mitów i fikcyjnych sytuacji na temat GM-ów. I to mnie trochę tak gryzie, więc chciałbym, żeby ktoś, kto się na tym zna, to wytłumaczył. A w sumie nikt... Wiesz, no, no troszkę się znam, bo jednak tym GM-em kawałek czasu temu byłem, ale z racji tego, że tyle lat minęło, to też niewiele pamiętam, więc jak coś to... No ale myślę, że będę w stanie ci odpowiedzieć na większość rzeczy, więc śmiało pytaj, zobaczymy. No to na sam początek. Mariusz to już imię wiemy, wiek i w sumie... Wiem, że jesteś z Płocka, to mogę to powiedzieć za ciebie, tak? Tak, płocki GM, zgadza się. A wiekowo jak to wygląda? Wiekowo to już 30, w połowie drogi do 40 prawie, więc już stary koń. No dobra, i teraz ja wiem, że w Płocku kiedyś, jak ja byłem dzieciaczkiem jeszcze, to bardzo dużo ludzi grało w Tibie. I pytanie moje jest, czy ty się tą Tibią jakoś przez otoczenie tam zafascynowałeś, czy byłeś taką osobą, która pierwsza zaczęła tą Tibię grać i jednak zaraziła innych? Wiesz co, u mnie to się zaczęło od tego, że pewnego dnia jeszcze do podstawówki chodziłem, wtedy była 8-letnia podstawówka, więc tak 8 klasa podstawówki, człowieka nie było stać na żadne MMO, bo Ultima była droga w cholerę. Mhm. Więc pewnego dnia przyszedł kolega i powiedział: Mariusz, Chryste Panie, jest darmowe MMO, więc mówię, dobra, szybko wygooglałem, podpiąłem się pod ten, nie miałem jeszcze wtedy Neostrady, tylko na tych starych modemkach 56 kilobitów, szybko się połączyłem, ściągnąłem Tibię, zalogowałem się i poszedłem spać, bo była już 23, więc trzeba było iść spać jednak, a człowiek był młody. No ale zacząłem grać, okazało się, że w Płocku gra dużo osób, ale z racji tego, że miałem jakiś tam necik w domu, bardzo długo siedziałem w domu. Zresztą wiesz jak to jest, jak człowiek jest gruby, to nie wychodzi za często, więc po prostu siedziałem w domu, grałem w domu. Wiedziałem, że gdzieś tam po kawiarenkach siedzą ludzie, ale mnie to jakoś średnio obchodziło, więc byłem takim małym gnojkiem, który sobie pogrywał od czasu do czasu. Czyli twierdzisz, że ja też mogłem być GM-em, skoro jestem gruby i byłem. Słuchaj, no pierwsza rzecz, która kwalifikuje do GM-a, to być grubym. Druga, nie wychodzić z domu, a na resztę rzeczy to... Pewnie dlatego tyle dziewczyn, które grały w Tibie, mają GM-a. Słuchaj, wiesz co, z tego co widziałem, dziewczyny grające w GM-a, to one w większości są szczupłe, więc wydaje mi się, że do nich będą inne kryteria, dobra, ale to do tego spoko. Wrócimy. Dobra, jasne. I teraz tak, tak też pytania w większości są zadane przez mój pryzmat, bo ja tak widzę Tibie, więc ciężko patrzeć mi na to jakoś z innej strony. Jak było ogólnie, jak wyglądała twoja gra, zanim stałeś się GM-em albo zacząłeś się interesować jakoś? Bo zakładam, że jakimś tam pierwszym krokiem był tutor, tak? Potem był GM. Dobrze myślę? Wiesz, to zaczęło się od tutora, później był senior tutor i później GM. Ale to wiadomo, że nie każdy senior tutor zostawał GM-em z czasem. Mhm. A co do mojej gry, no znamy się od tylu lat, więc chyba wiesz mniej więcej jak to wyglądało. Zazwyczaj siedziałem pod domkiem i pisałem z ludźmi, więc byłem taką osobą, która... Jak powiedziałeś, że zawsze pod depo witali cię Polacy, więc ja byłem jednym z takich Polaczków, który sobie siedział pod domkiem, trzepał HMM-y i nic więcej nie robił praktycznie ze swoim czasem. Chyba bardzo długo, przez dobre 5 lat nawet setnego levelu nie nabiłem, więc dla mnie najważniejsze było siedzenie pod domkiem i trzepanie runek i gadanie z ludźmi. Taka typowa gra RPG, socjalna część, z wyłączeniem w ogóle... Tak, wiesz co, głównie socjalna część, bo RPG też mnie jakoś nie interesowało, po prostu lubiłem sobie siedzieć i pisać z ludźmi. Czasami coś, ten backpack HMM wyorany przez godzinę, iść gdzieś wystrzelać, to wszystko. Bo ogólnie, żeby zostać tutorem w Tibi kiedyś, to trzeba było odpowiedzieć na ten głupi test, do którego były odpowiedzi, wystarczyło wyklikać i się miało tutora. Z senior tutorem trochę gorzej, bo rzeczywiście trzeba było trochę czasu na to poświęcić i co gorsze znać angielski. I to chyba była główna rzecz, która ci pozwoliła gdzieś pójść w tamtym czasie, prawda? No na pewno, no ten test był legendarny, mogę powiedzieć, że byłem GM-em, ale też nie udało mi się go za pierwszym razem zaliczyć, chyba za drugim albo za trzecim.
No ale udało się, tak? Po przebiciu testu można powiedzieć, że było już z górki, bo później po jakiejś tam czasie aktywności zostawało się seniorem. No a później chyba dojdziemy do tego, jak zostałem GM-em, więc z następnymi pytaniami sobie odpowiem. Ja zaznaczę też dodatkowo, że Jaksus, nie wiem czy kojarzysz za 10k, no na zasadzie kopiowania pytań mu na tradę, na tym, na kanale w grze mi zaliczył ten test, a znałem po angielsku tylko he, when or yes, więc... Tak, więc też miałem tutora. Klasy, tak. To tutorem można, jak już się znało odpowiedzi, a one bardzo szybko wypłynęły, to już tutorem zostać było łatwo. No z utrzymaniem gorzej, bo to już nawet nie chodzi o to, że trzeba było zbyt znać angielski, ale też o to, że po prostu trzeba było się tym interesować. Jak ktoś się nie interesował, to miał w dupie i nic nie robił. Ja tak mogę też dodać, jak straciłem, czyli tam był ten Ctrl Z do reportowania bugów, a ja tam wpisywałem reporty na graczy i do dzisiaj... O, taką zdurkę. Do dzisiaj mam notkę, że nie mogę mieć tutora na koncie za to. Więc dobra, pomijmy. Nie, powiem ci, ja bym starał się pisać do nich, żeby ci to zdjęli. Napisałbyś swoim super angielskim i myślę, żeby się zastanowili dwa razy. Nie, ale teraz to filmik o tobie ma być, nie o mnie, bo ty jesteś tutaj najważniejszy. No to w sumie teraz dwa kluczowe pytania. Kiedy zostałeś tym GM-em i co musiałeś zrobić? Co musiałeś... No w sumie tyle. Co musiałeś zrobić, żeby się nim stać? Dobra, wiesz co, no tak jak mówiłem, przez lata byłem seniorem, nie pamiętam, mam straszną pamięć do dat. Zacząłem grać w 2003, z tego roku jest to konto. W okolicach 2006-2007 zagadał do mnie Kraban. W tamtym czasie to był jeden z pracowników Cipsoftu. Ale to sam do ciebie zagadał? Sam do mnie zagadał, tak. Byłem przez długi czas seniorem. Już wiesz, czasami się śmiałem, że po prostu zabrakło im kandydatów na GM-a i po prostu mieli taką listę i zostałem alfabetycznie wybrany. W każdym razie no, byłem seniorem. Aktywność moja w grze już była dość niska. Co się okazuje, też było mniej więcej z tego, co pamiętam. Ogólnie Cipsoft nie chciał bardzo aktywnych graczy. Takich, którzy za bardzo się wczuwali w grę pod względem power game'u i tak dalej. Oni chcieli osób, które są na luzie, zalogują się, pograją trochę, są aktywne w miarę jako tutorzy, senior tutorzy, ale też nie tryhardują za bardzo, bo było mnóstwo osób, które 24 godziny na dobę były na przykład na forum TB-skim i wszystkie możliwe requesty postowali na wszystkim, co się dało. Takich ludzi też nie chcieli, bo te osoby za bardzo się starały, a wiadomo, jak ktoś się stara za bardzo, możliwe, że zależało im po prostu na tym, żeby to było bardziej kameralne niż tacy gwiazdorzy, którzy zawsze będą generować jakieś problemy i to chyba o to chodziło. Tak, tam na forum byli ludzie, zresztą chyba nadal są. W każdym razie dwa lata temu, jak ostatnio sprawdzałem, to był gościu, który tylko był wątek, on od razu postował tam ileś tam tysięcy postów naklepał. No ale on już GM-em nie zostanie, bo jedniemy GM-ów już nie ma. W każdym razie no, byłem długo seniorem. Moja aktywność tak naprawdę w grze leciała w dół, bo zacząłem grać w WoWa, kolejną twoją ulubioną grę. I tak no, ale to na koniec byśmy zostawili. Na koniec, no, dobra. Po prostu szedłem sobie do domku, bo znacie, z taką myślą, kurde, ogarnę ten bajzel, bo w sumie nie wiem, czy paka będę kupował, bo pograłem sobie w WoWa. A tu nagle czerwony message od Krabana, który był wtedy w Customer Service, czy bym chciał zostać GM-em. Mówię, w sumie czemu nie, prawda? Więc tak zostałem, miałem chyba parę dni na przygotowanie się do kolejnego testu. Trzeba było ten test zdać, to były jakieś proste pytania, nic wielkiego. Jeżeli już tyle lat byłeś tutorem lub tam senior tutorem, to nie było z tym problemów. A potem po tym teściku Kraban jeszcze wysłał czerwony message na cały serwer, żeby ludzie mogli mnie zaspamować. I tak chyba na wszystkie GM-em. Serwery. Nie, na jeden. Ten taki czerwony message do wszystkich puścił na tym jednym serwerze, na którym stałem akurat, żeby mnie ludzie zaspamowali. Więc od tego się zaczęło, a potem był jeszcze przykry obowiązek stworzenia ręcznie postaci na każdym serwerze, więc... A, i ręcznie musiałeś klepać, ale wtedy na szczęście nie było tych serwerów aż tyle, co jest dzisiaj. Nie, nie było ich aż tyle, ale faktycznie trzeba było wyklepać wszystko ręcznie. Okej, okay, no to... czyli w zasadzie jakimiś... Bycie sobą... Jakieś konekcje, no głównie chodził, chyba ten angielski też ratował sprawę, bo wtedy było bardzo mało Polaków, czy to jest moja opinia po prostu, że którzy znali angielski na tyle, żeby można było im zaufać. Wiesz co, być może, bo często się zdarzało też, że kontaktowali się ze mną albo z Cipsoftu pracownicy, może bardziej socjalnie, ale tak z pomocą na przykład, żeby coś przetłumaczyć, żeby ogarnąć, co tam się dzieje, jakie jest pytanie. I chyba też dlatego, no... Fakt faktem, dobrze trafiłem też na naszym serwerze, bo znałem dużo osób, które naprawdę były spoko i w jakiś sposób też przyciąga trochę to wzrok atencji w twoim kierunku, więc łatwiej pewnie zostać, niż gdzieś stoi się na poboczu i nikt o tobie nigdy nie słyszał. A ogólnie... Jejku, co ja miałem zapytać? Chodzi mi o to, czy...
Dobra, uciekło mi. Dobra, to jadę po prostu z następnym pytaniem. Idź listą, tak jest. No, jak ktoś to się przypomni. Jedziemy dalej. Bo ogólnie robienie HMM-ów i takie no, rozmawianie z ludźmi to była część. Ty jak ogólnie jako GM miałeś jakieś obowiązki, coś czego oni od ciebie dodatkowo wymagali i dodatkowo z tym samym pytaniem, czy to kompletnie rozpieprzyło takie twoje, można powiedzieć, podejście do TB jako... gry, że wchodziłeś, robiłeś HMM-ki, bo miałeś coś, co było zamiennikiem i no i odrywało cię od tej normalnej gry, którą byś robił jako taki tutor, normalny gracz. Wiesz co, nie przeszkadzało to. W moim przypadku za bardzo to nie przeszkadzało, bo moja aktywność w grze jako takiej już była dość nisko w tamtym czasie. Mhm. Raczej jak logowałem, to czasami po prostu byłem na swoich GM-ach, a postacią, że jasne, też grałem, ale dużo, dużo mniej. O tyle było łatwo, że nawet jakbym był aktywnym graczem, to myślę, żeby to nie przeszkadzało, bo to można było w miarę trzymać osobno. Wydaje mi się, że nie było z tym problemów. No mówię, głównie ze względu na brak aktywności w grze, bo podejrzewam, że jakbym jednak był aktywny i widziałbym na przykład jakieś złe rzeczy, bo wiadomo, każdy wtedy prawie cheatował, masz kolegę, który cheatuje, mhm. I co wtedy zrobisz? No jak nie ma mi online, to mi nie powie, że cheatował, więc aż tak szybko go nie zbanuję, jakbym go zbanował, gdybym grał dużo czasu, więc tym samym nie było jakichś konfliktów. Zresztą ja zawsze byłem mało konfliktową osobą, więc szło to po godzinie. No ale to też gracze, którzy cheatowali, oni im zależało na jakimś tam osiągnięciu bardziej takiego sukcesu pokazowego, czyli mieć level, mieć kontrolę nad światem, a to kompletnie nie był chyba twój styl gry, tak? Żeby tobie zależało na tym, żeby być, nie wiem, grolicką. No nie, ja byłem tak daleko serwera. Od kontroli nad światem, jak tylko się dało. No, więc to jest to. A i w zasadzie następne pytanie żeś trochę połączył z tym, czy... Bo ja na przykład, przyznam się szczerze, nie wiem, czy ty wiesz o tym, czy nie wiesz, ja się dopiero dowiedziałem, jak już miałeś domek w Venore, jak kompletnie skończyłem grać, że byłeś tym GM-em, już przed całym stratą GM-a, jak ci go zabierali, w sumie żeś mi się wtedy przyznał, że miałeś GM-a. Ja go nie wiedziałem, żeśmy się znali wcześniej, ale ja nie miałem pojęcia, że ty miałeś tego GM-a i pewnie dobrze, bo bym ci... Bo nie wiem, co by mi wtedy na mój beret odbiło, jakbym wiedział, że znam GM-a, więc od samego początku twierdzę, że to jest dobrze, że ja tego nie wiedziałem, bo jak byłem nowym dzieciackiem, to by była tragedia, jak ja bym się tego dowiedział, że znam GM-a w TB. Polskiego GM-a, bo wtedy na przykład ja myślałem, że nie ma polskich GM-ów. Ale... No, był Ksadam na przykład, było nas kilku w sumie. Mhm. Ale ogólnie musiałeś się ukrywać? Wiesz co, nie było wyboru od Cipsoftu jako takiego. No, Danubia była wtedy serwerem PvP, zresztą nadal jest, więc ukrywanie się to raczej był mój wybór niż jakikolwiek wymóg. Jeżeli chciałem, mogłem w każdym momencie powiedzieć i nie było problemów, a czy musiałem? No kurde, pamiętam ten serwer i wiem, że na pewno miałbym problemy, jakbym tego nie zrobił. W sensie ktoś by mnie czasami przebiegł, zabił, sieknął ze SDK, a ja po prostu byłem taką osobą, że levele na tyle wolno mi przychodziły, że nie bardzo chciałem je tracić, żeby znowu trzeba było iść huntować i odbijać. Czyli to, że ja nie wiedziałem, to po prostu inni też nie wiedzieli, a nie, że ja byłem wykluczony. To jednak był bardzo taki mało osób wiedziało. Mhm. Bardzo naprawdę mało osób wiedziało tam tak naprawdę garść. No i inni GMi. I rozumiem, ten domek na Old Camp to było w zasadzie takie kropka nad tym cosplayem tego ukrywającego się GM-a. Wiesz co, moja Beata akurat lubiła ten domek, więc fajnie się tam mieszkało i tam się tak zakopaliśmy na długo, długo. Mhm. Czyli, aha, no i teraz to pytanie o polskich GM-ów, bo powiedziałeś, że było kilka, chciałem się zapytać, czy byli jeszcze jacyś, bo ja tylko o tobie słyszałem. Wiesz co, byłem w czasie teraźniejszym mówię. Był Ksadam, chyba najbardziej znany polski GM. Nie kojarzę. I był jeszcze jeden, kurde, nie pamiętam już jego imienia, ale nikt nie wiedział, że on jest Polakiem. To było o tyle ciekawe, że on został GM-em, zrezygnował z bycia GM-em i po kilku latach znów został GM-em. I nikt nigdy nie wiedział, że on jest Polakiem, więc uszanuję to i nie powiem, kim był. No, wiesz, jak się wstydził. Ja też przez długi czas, na przykład na Sekurze, udawałem, że nie jestem Polakiem, bo... No bo są powody, żeby się nie przyznawać do bycia Polakiem w internecie. No nie, wiadomo, no z każdym. Jakbym był Brazylijczykiem, się nie chwalił, że jestem Brazylijczykiem, pewnie też. No gorzej, jakbym był Anglikiem, ciężko byłoby nie mówić po angielsku, ale... Ogólnie tak. Jeszcze ciekawostkę powiem o tym GM-ie, że też był z Danubii, więc o. Taki plot twist. A to ty, Solx może? Ten palec? Wiesz co? Nie pamiętam. A, nie wiem. Dark Będę Shadow szczerze, Lord pamiętam. Of Xerxes. Jezu Chryste, nie, jasne, że nie. On też jest Snowlayfarem takim... No dobra, to tak, nie tak, tak, widzę, ale przecież on nawet tutorem chyba nie jest. No dobra. Tak... Zna on angielski w ogóle? No ale jeszcze dobra, 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 jeszcze to obejrzy się obrazi, spoko. No dobra, to tfu. Okej, okay, i teraz
GMI ogólnie, bo to też mnie zastanawiało. Jest dużo różnych GMów. Ja słyszałem na przykład taki przykładowy sytuacja bardziej, że na przykład jest wojna, biją się dwie gildie, gościu pisze, kurwo, zarżnę ci matkę i GM banuje ludzi tylko z jednej strony za wezwiska. To pytanie, czy ci GMi rzeczywiście byli równi, czy mogli się mieszać, czy mogli realnie ingerować w... wybierać sobie, tak? Jak się mówi, że władza jest, powinna być niezależna. Czy tak było? Wiesz co, ogólnie jako GMi powinniśmy się za bardzo nie mieszać w takie rzeczy, ale wiadomo, jesteśmy graczami, graliśmy w tą grę, więc czasami nie dało się wplątać w jakąś wojenkę. Powinniśmy być jak najbardziej obiektywni. Ja wiem, że banowałem na lewo i prawo także swoich znajomych, więc nie było czegoś takiego. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś coś takiego mógł zrobić, w sensie banował selektywnie, czyli na przykład zbanował kogoś z przeciwnej gildii za de facto złamanie zasad, czyli dobrze zrobił, ale przymykał oczy na swoich, co już było niedopuszczalne. Ale z drugiej strony, jak ja bym był z kimś w wojnie i wiedział, że w jego gildii jest GM i ktoś z mojej gildii dostał bana, to myślę, że ja też bym kłamał jak na nutach, że o, ma GM, a banują tylko naszych. Bo w sumie nigdy nie widzisz całej... No ciężko zweryfikować, dwie strony poznać. Dokładnie, więc tu ciężko powiedzieć. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś coś takiego robił. Nigdy tego nie spotkałem się z tym tak naprawdę. Wiem, że niektórzy GMi to były takie małe chujki, to fakt, to mogę przyznać, bo pamiętam jeszcze jako tutor, jak niektórzy mnie traktowali. Ale ogólnie Cipsoft trzymał nas dość mocno na smyczy, więc było ciężko z czymś takim. Jakbym coś takiego zrobił i byłby na to raport, to Cipy podejrzewam, żeby zareagowały. Tym bardziej, że w momencie bana wszystkie chatlogi leciały do serwera z ostatnich paru minut, więc byliby w stanie zweryfikować. Bo ja też ogólnie zauważyłem taką rzecz, to we wszystkich grach w sumie, ale nie tylko we wszystkim, że ta pozycja rzeczywiście robi ludziom takiego pewnego rodzaju berbeluchę we łbie. I na przykład nawet na Twitch czacie, jeżeli się da komuś takie zwane zielone dildo, czyli ten status moderatora, to widzowi zaczyna na przykład odpierdalać. Czy tego samego nie było z GM-ami też trochę, że oni się po prostu tak wywyższali ponad innych graczy, że... zaczynali wariować na tej TV. Na pewno były jakieś takie pojedyncze jednostki. W sensie nie łamali zasad, no bo to takie fanatyczne przestrzeganie to jest to, co ich wniosło tutaj tak naprawdę. Ale byli. Pamiętam jako tutor, jak GM, nie pamiętam teraz jego imienia, wpadał na tutor chat i taka, wiesz, taki ból dupy, słone łzy, że co to jest, tutorzy sobie rozmawiają na tutor czacie zamiast stać i nawarcie i pilnować help chata, więc to byli dziwni ludzie, którzy uważali się za lepszych, no. Okej, no to teraz pokażę jedno z tych zdjęć, które mi pokazałeś z Rotwormów i od razu z pytaniem, czyli jak wyglądało wyrywanie takiego typijskiego chwasta, czyli no na przykład, bo teraz już tam nie mówię o ludziach, którzy spamowali na tradę, bo kiedyś nie było tej przerwy na pisanie i można było napierdalać cel BPU-ów 30 razy pod rząd i dostać za to bana, ja nawet dostałem. Tylko to jest w sumie najważniejsze pytanie z tego całego filmiku, bo ludzie twierdzą, że GMi tych botów stopowali albo mogli zastopować i uratować tam Tibie od tej plagi, od samych botów na razie, bo tam potem będą inne pytania, ale od samych botów, więc to jak to było z tym usuwaniem botów? Dobra, wiesz co, zaraz na to odpowiem, tylko powiedz mi jedną rzecz, bo zerknąłem na czat jeszcze na Twitchu. Czy słychać jakąś muzykę w tle u mnie? U mnie słychać muzykę. A, u ciebie, dobra, bo u mnie drą japę z kościoła, strasznie, i myślałem, nic, że może to u ciebie wyłapuje. Jest idealnie, masz idealny dźwięk. A, okej, okay, spoko. Dobra, fajnie. No to Botter, słuchaj, ten przypadek to jest ten gość, który pytał you map, tak? Tak, dokładnie. Dobra, wiesz co, zazwyczaj wyglądało tak, że ktoś otwierał raport, Control R-em bodajże, wpisywał, że widzi Bottera, ty się tam teleportowałeś, patrzyłeś, co się dzieje. I w początkowych latach to było fajne, bo gościu dalej kontynuował, tłuk te rotwormy, leczył się, ty widziałeś, że on się leczy, robiłeś raporcik, wszystko było pięknie. Potem pojawiły się w ich botach alarmy, czyli nagle podstawał albo zrobił jeszcze 2-3 kroki. Potem pojawiał się alarm, więc po jakimś czasie gracz wrócił. No jeszcze te boty, co się jak wchodziło na monitor, to było Hi, Hunt, Herelief. Tak, to też było, tak, ale to na początku nas trochę zmylało, ale dość szybko, znaczy na początku, parę pierwszych razy, ale jak człowiek zauważył, że wszyscy mówią to samo, albo jakoś tak reagują mało entuzjastycznie na przybycie GM-a, to już był podejrzany, więc szło się za nim, patrzyło, co się dzieje. Ogólnie jak człowiek zaczął odpowiadać, to trzeba było założyć, że nie cheatował, czyli trzeba było go zostawić luzem. Aha. Chyba, że się wtopił. Tam wysłałem ci chyba screenshota, w którym gościu mówił, że no sorry, ale brat mój grał, dlatego ci nie odpisałem. A, czyli za konstaring go jebłeś. Tak, za co innego go po prostu walnąłem. Dokładnie ta sama kara, 30 dni
Deletion Warning bodajże, czy tam Final Warning i szło to samo. Bardzo często było odpowiedzi też przy różnego rodzaju apelacjach było, no sorry, ale grał mój brat na przykład, albo moja ciotka, albo docisnąłem przycisk zszywaczem i szedłem do przodu, więc no było dużo dziwnych rzeczy w odpowiedziach. W każdym razie najgorzej było, kiedy gościu stanął w miejscu, bo wtedy bot mu się wyłączał i ty nie miałeś sposobu dowiedzenia mu, że na przykład nie rozłączyło go. I mogłeś widzieć 30 takich przypadków dziennie, cipy wymagały, że jednak zakładamy niewinność, zostawiamy w spokoju. Czasami tam się zdarzyło, że go GM troszeczkę pchnął w lewo, w prawo, głębiej w spał, żeby goście jednak zginął, no ale poza tym później nam i tego zakazali, bo powiedzieli, że to wpływa źle na detekcję botów. Więc... Jeszcze sekundę, tylko ci przeszkodzę. Nagrywasz to, prawda? Tak, cały czas nagrywam. Bo mnie straszą, że w sumie mają rację, że Twitch może mi woda zablokować za muzykę, którą mam w tle, ale to jak ty masz, to jest okej. Okay. Znaczy, ale ja nie nagrywam Twitcha, więc jak jakieś obrazki wrzucasz, to najwyżej się później doklei gdzieś na YouTube'a wrzuci, no, albo coś. To najważniejsze jest. No dobra, czyli ogólnie wychodzi na to, że jeżeli ktoś siedział przed komputerem i botował, to GM mógł się, że tak powiem, w kolano pocałować. Tak, tak, bardzo często tak. To też prowadziło do tego, że GM i tak naprawdę tracili jak gdyby zapał do tej gry, bo nie mogłeś nic zrobić. Ale to mniejsza o to, bo to można by pisać książki o tym, jak słabo było czasami ze znajdywaniem, z pokazywaniem, że ktoś naprawdę cheatował, ale kurde, i straciłem wątek. Widzisz, coś fajnego chciałem powiedzieć? A, to sobie przypomnę, powiem później. Czyli głównie to chodziło o to, ja to powiem ze swojej perspektywy, bo kiedyś już chyba z tobą o tym rozmawiałem, że chciałeś ratować grę, czułeś taki problem, który się pojawia, chciałeś to doprowadzić do sytuacji, w której ta gra, ludzie ci przestaną narzekać, że boty są, pojawiały się te... Ludzie zaczęli ucieczkę, czyli robili to, czego inni nie mogli, czyli mieli runy, mieli cały czas większą możliwość levelowania, a mogli na przykład z Karyną na naszej klasie czy na GG popisać. I to było to, co mnie bolało i tak naprawdę w momencie, kiedy gość stanął, to GM już nic nie mógł zrobić, prawda? Jeżeli nic nie odpisał, tylko po prostu puścił kierownicę w momencie, kiedy GM się pojawił. Tak, to było wystarczające, żeby już go nie zbanować. W najgorszym wypadku mogłeś go próbować zabić, ale tak jak mówiłem, też było już później niedopuszczalne. No i w zasadzie sama instytucja GM-a, nie wiem, czy instytucją można to nazwać, to była taka bardziej szmata, która wisi na długim kiju i się straszy tym jaszcząba, niż rzeczywiście jakieś zagrożenie. No w sumie tak, naprawdę w późniejszym etapie to już trzeba być głupim, żeby dać się złapać tak naprawdę. Trzeba było powiedzieć coś głupiego albo nie wyłączać tego bota i w sensie nie mieć tego automatycznego wyłączania. Okej, okay. To teraz pytanie takie, w sumie dużo osób to zastanawiało, mnie w sumie też, czy... Ja rozumiem, nie dostawałeś pieniędzy za bycie GM-em chyba, jeżeli tak, to zmień moje zdanie, ale czy miałeś jakieś dodatkowe benefity z samego bycia GM-em? Tylko za czas trwania GM-em było premium account, jako takie. Cipy się śmieli, że no musieli nam dać, bo nie moglibyśmy się do graczy teleportować na darmowych kontach. Aha, czyli ty miałeś za to, że sobie... Miałeś po prostu paca za darmo podczas grania, tak? Tak, tylko to. No dobra, a gracze jakoś inaczej do ciebie podchodzili? Aha, bo jeżeli nie wiedzieli, to nie mogłeś dostawać od ludzi, nie wiem, itemów, protekcji? Nigdy nic nie dostałem od nikogo z tego, co pamiętam. No ty mi czasami pożyczasz kasę na Sekurze, ale już nie jestem GM-em, więc... Znaczy, ale nie, chodzi mi o to, że wiesz, kiedyś na przykład hipotetyczna sytuacja, siema, jestem GM, chodź mi blokować, tak? I... Nie, nie było takich rzeczy. Okej. Okay. No to teraz powiedziałeś, że kiedyś zbanowałeś jakichś nawet znajomych, czy są jakieś takie decyzje, które kiedyś się pojawiły, których z tego GM-a żałujesz, żebyś sytuację cofnął, zmienił, usunął, zapomniał? Wiesz co, może brakuje mi troszeczkę tego, bo jednak jest nostalgia co do tych starszych czasów. Żałuję, że troszeczkę więcej nie geomowałem. Dla siebie samego, żeby trochę więcej zapamiętać z tego, co było kiedyś. Bo tak naprawdę wiele więcej się zrobić jako tak nie dało, bo mieliśmy bardzo ograniczone możliwości. A poza tym mogłem też może lepiej poznać tych wszystkich, całą ekipę, bo GM-ów było sporo. Chyba łącznie 94 przez wszystkie lata, jakoś tak. A tak naprawdę kontakt jeszcze mam z garstką. Mniej niż 10 osób jeszcze jestem w stanie wyśledzić, jakbym chciał. Więc tak. Takiej
przyjaźni zabrakło, w sensie możliwości stworzenia sobie realnej przyjaźni z tymi ludźmi. Też poniekąd ten WoW wtedy już jako zamiennik w TB był tą przyczyną, czy po prostu, nie wiem, jakieś szkoła, praca, nie wiem, coś... Wiesz co, no pracy jeszcze nie było, ja w tamtych czasach chyba zaczynałem liceum jakoś, nie, zaczekaj, 3 lata od zostania od bycia tutorem, to jakaś końcówka liceum no, chyba tak już była w tamtych czasach. No tak już pod maturą być. Tak, okolice matury chyba, czyli koło 18 lat. Pracy nie było, studia się zaczynały, jak wiadomo, z początkiem studiów człowiek nagle miał bardzo dużo czasu, bo nikt się nie uczy z dnia na dzień. Na studiach się nikt nie uczy. No tak, już nie chciałem tego mówić, bo żeby nie dawać złego przykładu. Ale ogólnie WoW na pewno miał na to wpływ. Mam gdzieś jeszcze screenshota, gdzie na jednym monitorze mam włączonego WoWa, a na drugim sobie AFK-uję na wyspie GM-ów i banuję ludzi od czasu do czasu, więc... Troszeczkę na pewno wpłynęło. Człowiek tak zaczął od tej TB odpływać, bo te zmiany za wolno zachodziły w tej grze i czułeś się zakopany tymi wszystkimi boterami i brakiem zmian. Nie tylko ze względu na ruler enforcing, ale także na, nie wiem, na jakieś feature'y w grze, cokolwiek, co by urozmaiciło rozgrywkę. Ale to też chyba chodzi o to poniekąd, że ja też chyba z tobą ten temat poruszałem, że gemi nie mieli jakiegoś realnego wpływu na decyzję chipsoftu. Oni po prostu byli tak stanowcy, jak tacy rodzice, którzy nie dają dziecku wyjść w sobotę na imprezę, czy każą wrócić o 10 do domu. To tak samo słowo chipsoftu było święte i tam nie było mądrych, mądrzejszych. I też w sumie chodzi mi o takich gemów buntowników trochę, którzy rzeczywiście byli obsrani w tym, żeby ta gra była dobra, że doświadczyli jakiejś tam radości z tej gry, ale nie mogli po prostu wpłynąć na Chipsoft, żeby to próbować ogarniać wcześniej. A czy żeby było jasne, Chipsoft nigdy z nami niczego nie uzgadniał. Jeżeli chcieli wprowadzić ten swój tool do wykrywania botów, no to zrobili to. Nie wiedzieliśmy o tym, to był tak naprawdę początek końca gemów. Wszystkie ich decyzje były finalne, nie było jakichś wielkich dyskusji z tym, co postanowili. W każdym razie w moim odczuciu tak było. Tool do wykrywania botów. Botów, tak. Ale to z końcem gemów? To coś się mi chronologicznie nie zgadza, bo... Wiesz co, oni... Battle Eye? Nie, jeszcze przed Battle Eye'em było coś takiego, co wykrywało boty automatycznie. Nie wiem, z rok może przed wywaleniem gemów to wprowadzili. Pojawiły się w newsach tibijskich, że na przykład zbanowali 10 tysięcy botów w danym miesiącu. To było właśnie automatycznie wykryte i to może działało przez pierwsze pół roku może po wywaleniu GM-ów, a potem już te boty były na tyle dobre, że Chipsoft tak naprawdę setki ludzi banował, a nie tysiące. Okej. Okay. Czyli rozumiem, był już jakiś tool, który usuwał boty, tylko on po prostu tak, za przeproszeniem, źle działał, że jego użyteczność była, jakby jej nie było. Tak, on działał fantastycznie na samym starcie. Podejrzewam, że to dało taką pewność siebie cipom i dlatego nas wywalili z GM-ów, bo już nie byliśmy potrzebnym ciężarem. Bo podejrzewam, że prawnie obawiali się też rzeczy, które mogą zrzucić na ich głowę GM-owie. Jeżeli ktoś by na przykład z prawnikiem poszedł za bana, no to wtedy musieliby się tłumaczyć z decyzji, którą podjął ktoś niezwiązany z firmą. No mi się wydaje, że to jest tam gdzieś w zasadach zajęte, że postać jest ich własnością i oni mogą cię zaorać kiedy chcą. Jest, tak. No, tak jest, ale mimo wszystko, no wiadomo, przyjdziesz z prawnikiem, to jest niepotrzebny problem, więc... A jeszcze jak powiesz, że do danych na przykład obserwować gracza mógł Game Master, co robiłeś, czym się zajmowałeś, jakoś prywatnie cię podglądać, no to myślę, że tego się obawiali i był to jeden z powodów, dla których chcieli nas wypchnąć. Okej, dobra, to teraz pytanie już takie bardziej ogólne, no bo ja nagrałem filmik o tym, co ja sądzę o TB, pewnie wiesz, jaka jest moja opinia, bo też o tym rozmawialiśmy parę razy, czy samo usunięcie GM-ów było błędem i czy gdyby GM-i zostali hipotetycznie, mogłoby to coś zmienić? Wiesz co, jeżeli chodzi o utrzymywanie zasad i anti-botting, to myślę, że nic nie moglibyśmy zmienić. Czy usunięcie nas było błędem? Może od tego. W momencie, kiedy ich tool zaczął dawać ciała, zamiast tysięcy znajdował kilka na przykład boterów miesięcznie, no to wtedy osiągnął on tak naprawdę wydajność Game Masteru, czyli poleciał w dół na łeb na szyję. Wydaje mi się, że nie robiliśmy już w tym końcowym fragmencie gry, nie braliśmy i nie wpływaliśmy w żaden sposób na to, w jaki sposób się Tibia formuje pod względem gry z cheaterami. Jedyne, na co mieliśmy wpływ, to może wizerunkowy. Gracz nie czuł się taki osamotniony, tak? Była jeszcze jakaś ludzka twarz dla Chipsoftu. I usuwając ją, tak naprawdę firma już zupełnie odcięła się od graczy chyba, bo no tak, czasami było... taki Game Master... Bo Game Master był w stanie jeszcze parę rzeczy do Chipsoftów jak gdyby przekazać. Na przykład widzimy, że jest jakaś wojna i ludzie cheatują na potęgę.
byłeś w stanie o to pokazać, to zobaczcie, co tam się dzieje, no to wtedy Tipsoff patrzył, był w stanie zareagować. Byłeś w stanie pomóc jakiemuś Snupkowi, który z liną, bez liny poszedł do Rugardu i wpadł w tą dziurę sławną, więc zawsze mogłeś pogadać, jakoś pomóc, no to zniknęło. Zniknęła taka ludzka twarz dla Tibi, mi się wydaje. W zasadzie ta bramka takiego rzecznika tibijskiego, bo w zasadzie tak można to powiedzieć, była zamknięta, dopóki Tipsoff jakiegoś Facebooka nie zrobił, nie wiem, w zeszłym roku czy dwa lata temu, więc to naprawdę był okres kawał czasu, 10 lat prawie, kiedy się nie dało do nich zwrócić, a wiadomo, jeżeli ktoś kiedyś próbował przez jakiegoś proposala coś zaproponować Tipsoftowi, to... Ctrl-C, Ctrl-V w formie odpowiedzi. Zawsze to samo i może trzeci albo czwarty mail był czytany tak naprawdę przez kogoś. Takie wrażenie zazwyczaj odnosiliśmy. Dobrze. No to w zasadzie teraz takie już bym chciał do takiego, można powiedzieć, delikatnego podsumowania. To może, dobra, to najpierw jeszcze pytanie, bo widzę czapkę na głowie masz i to w sumie, jak to było z tym usuwaniem GM-ów? Jak to się skończyło? Co to ze sobą przyniosło dla GM-a, dla innych graczy? Wiesz co, w momencie usunięcia mieliśmy do wyboru tak naprawdę listę przedmiotów dostaliśmy. One były, ich losy potoczyły się różnie, już nawet nie pamiętam nazwy, bo ja nie gram jakoś hardkorowo w Tibie, czasami się loguję sobie pogram. Ale wiem, że niektóre, no, The Epiphany, jak tu piszesz, wiem, że niektóre przedmioty bardzo straciły na wartości, na przykład te naramienniki of the Snake God, coś takiego, nie pamiętam teraz nazwy. To poleciało strasznie, a to można było sobie wtedy wybrać. Można było wybrać jakieś miecze, kosy i tak dalej, ja wziąłem czapkę Ferumbrasa, no i w sumie nie żałuję. O, widzę, że wklejasz te przedmioty. Tak, chyba Solar Axe i Epifamy są jeszcze coś warte. Znaczy one no i czapka. Teraz są praktycznie bezcenne, naprawdę, bo teraz są więcej warte niż czapka. A, no spoko. No i jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałeś, czyli Cartman w postaci lalki. Tak, laleczka. Była laleczka, była czapka i dwa lata paka. Te trzy rzeczy były. No, tego zdjęcia z pakiem nie pokazujemy, ale ogólnie 720 dni, czyli dwa lata paca. Jest, tam nic takiego nie ma, tam historia paka tylko, nawet nie ma nazwy czarów, no, ale spoko, nudny screenshot, więc... No i w zasadzie, który to był rok, kiedy tych GM-ów skasowali? 2007? 8? Chyba jakoś 8, wiesz co, około 3 lat byłem GM-em, więc jakoś tak będzie. No i teraz, co się stało z tobą po tym, jak tego GM-a straciłeś? Co... I w ogóle taka historia. GM poszedł, zrobiłeś czapkę. Jak twoja dalsza gra wyglądała? I no i ogólnie jakbyś ocenił sytuację, gdzie ta gra poszła przez te 10 lat, bo to w zasadzie jest 10 Dobra. Lat. To może najpierw powiem, gdzie ja poszedłem, okej? Okay? To zaczęliśmy od tego, że zauważyłem, że GM-i, którzy już nie byli GM-ami, a byli znani jako GM-i, no to ludzie zaczęli ich zabijać dla jaj, dla frajdy i tak dalej, więc to się tam parę takich śmierci przetoczyło. Też się tam zabiłem. Udało mi się... Tak, i od cipów udało mi się wyciągnąć jeszcze jeden, jak gdyby, nie wiem, podarunek na odchodne, to znaczy transfer na zamknięty serwer, który dla transferów był wtedy zamknięty, bo przecież pamiętasz, że Mary Squenty był na Danubi, która była serwerem PvP, przenieśli mnie wtedy na Sekurę, więc ja sobie przeszedłem bezpiecznie na Sekurę. No wziąłeś coś ze sobą z Danubi, ci przypomnę. No co wziąłem ze sobą? No wziąłem czapkę, ciebie wziąłem, oczywiście zabrałem swojego kompana, towarzysza, Puga. I zacząłem grać na Sekurce i powiem ci, to był dobry wybór. Na Danubi w tamtym momencie nikt ze znajomych moich nie grał, a ja nagle przeniosłem sobie maga, przestałem nim grać, zacząłem grać paladynem i chyba po raz pierwszy w życiu zacząłem pegować w TV i było mi fajnie, więc no ja w sumie jak gdyby taki... Dorzucę tylko z tą Danubią, że wtedy już serwer 2009 rok był tak sprany przez boty, że tam praktycznie nie było community na tym serwerze. Była gildia, która miała lida, było 40 osób online i 150 botów. Wszystko było zajęte, Tibia była za mała, gracze byli mega toksyczni, więc sam dodatkowo ja miałem też dobry argument, żeby iść na serwer, na którym jest 400 osób czy 500 online i to nie chodziło o sam fakt, że są też boterzy, tylko po prostu, że ta społeczna część TB jeszcze była zachowana wtedy na Sekurze, a na tamtym serwerze PvP już było full dominando toksycznych ludzi, po prostu tam się nie dało siedzieć. No, zgadza się. Sekura ogólnie przypominała mi taką Danubię z poprzednich lat, z przeszłości, że było community, byli fajni ludzie. Zacząłem grać paladynem, chyba pierwszy raz w życiu nabiłem na pewno pierwszy raz w życiu nabiłem 200 level wtedy palkiem, więc było naprawdę spoko. Więc jeśli chodzi o moją historię w grze, to faktycznie poszła do przodu dość pozytywnie.
A jeśli chodzi o samą Tibię, no ja wiem, że wiele osób tęskni za tymi starymi czasami, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak jak za starym PRL-em. Wszyscy za nim tęsknią, ale jakby przyszedł z powrotem, to wszyscy by uciekli, więc osobiście podobają mi się nowe feature'y w Tibii. Część z nich była dodana dlatego, żeby trochę zmniejszyć tą przepaść między uczciwym graczem a wybotowanym graczem, więc może nie do końca są fajne te zmiany typu, nie wiem, training offline i tak dalej. Ale pozwalał ci nadgonić boty w jakimś tam stopniu. No inne zmiany mniej trafne, na przykład te wszystkie rzeczy, które w sklepie teraz można kupić. Nie dość, że horrendalnie drogie, to jeszcze jednak dają jakiegoś powera w grze względem osób, które tej kasy nie mają. To mi się mniej podoba, chociaż rozumiem, że na tyle mało osób gra w Tibie, że starają się te dochody zwiększyć. A co tu? A z tego co pamiętam, to Cipsoft sam jest zaskoczony, że Tibia jeszcze tyle lat żyje, oni pewnie siedzą na taki tonący statek i tylko łapią tą kasę jeszcze póki nie zatoną. Tak to z mojej perspektywy teraz wygląda trochę. A taki temat, nie wiem, robienia run, jakiejś socjalnej części Tibii, dalej czy w tym momencie myślisz, że ta gra jest... Bo dla mnie kiedyś ta socjalna część gry była najważniejsza, czyli nie wiem, miałeś kolegów, mogłeś do kogoś napisać, ludzie byli otwarci, oni musieli być miły, bo mechanika gry na nich wymagała tego od nich. Dodatkowo też cały system, nie wiem, jakiegoś handlu międzyludzkiego, jakiegoś robienia run, protekcji, to kiedyś było i to było coś, co mi dawało motywację do gry w Tibii. Ja teraz czuję, że tego kompletnie nie ma. I to też jest dla mnie główna szpilka, która powoduje, że ja tej Tibii no nienawidzę. Nie, mam w tym rację, czy nie? I czy podzielasz moje zdanie? Wiesz co, no ja nie mam takich mocnych odczuć jak ty odnośnie gierki, ale rozumiem o co ci chodzi. Kiedy przeszedłem na Sekurę, było community, fajnie się grało, potem odszedłem na jakieś 3 lata z gry. Wróciłem znowu, cały czas byłem w tej samej gildii, udało nam się te community jeszcze wybudować na, nie wiem, na 2 lata jakoś tak. Ale potem ilość dramy, która się pojawiła, tak niesamowicie obrzydziła tą grę, że gildia po prostu padła. Więc ale to też chodzi o to, że miałeś gildię, czyli grupę ludzi, których znałeś, swoich, w których już byłeś. A kiedyś było w Tibii tak, że mogłeś być nobem, kompletnie nikim, takim Maćkiem 11 z Rotwormów i znaleźć sobie kolegę w ciągu 10 minut, sprzedając mu 2 backpacki HMM-ów. I to się dało kiedyś zrobić. Teraz znaleźć życzliwą osobę, będąc z takiego grona nikogo, to jest moim zdaniem już niemożliwe. No, masz rację, jest na pewno bardzo, bardzo utrudnione. Mi się wydaje, że jeszcze siedząc na English czacie można kogoś czasami złapać, zaprzyjaźnić się. Pamiętam, jak zacząłem grać na Refugee, jakiś czas taki miałem chwilowy romans z tamtym serwerem. Nie byłem już GM-em, nikt o tym nie wiedział, że jestem GM-em. Faktycznie jakiś level setka czy coś do mnie podbiegł, dał mi jakiś ekwipunek, powiedział, że oddam, jak będę miał, podało się pogadać, pośmiać. Ale to trzeba mieć szczęście, to już jest naprawdę szczęście. Można próbować szczęścia na World Chacie. Tam jest zawsze zabawnie, jak widzę tych wszystkich naszych rodaków. No tam jest polski czat praktycznie, World Chat. Tak, to jest polski czat, tak. World Chat to jest cała Polonia. Tam jest zawsze wesoło. Myślę, że tam może jeszcze kogoś by dało radę złapać. Ale tak bez fajnej gildii będzie naprawdę ciężko. A i o fajną gildię teraz jest ciężko. Dobra, i w sumie teraz takie pytanie, tak nie. Czy poleciłbyś swojemu znajomemu Tibie? Zależy, o co by ten znajomy poprosił. Na pewno nie wyszedłbym i nie powiedział, słuchaj, powinieneś grać w Tibie, bo w tych czasach moje odczucie jest trochę takie, że jak ktoś się przyznaje, że gra w Tibie, to jest coś z nim nie tak już. Ale jakby ktoś spytał i powiedział, słuchaj, chcę pograć w jakiegoś sandboxa, to bym mu powiedział, słuchaj, no do wyboru masz Albiona, EVE Online albo Tibie. Minecraft. I tak naprawdę nie ma innych fajnych sandboxów do zabawy, takich masywnych multiplayerków. No dobra, niech będzie. To by było wszystko, jeżeli chodzi o moje pytania. Nie wiem, ile żeśmy rozmawiali czasu. Obstawiam, że z pół godziny, tak jak planowałem. No, 36 minut, tak. Dokładnie. Więc teraz w sumie są pytania od czatu. Były jakieś w trakcie rozmowy. Ja kompletnie ściągnąłem czat, bo bym je rozpraszał, a nie chciałem tego robić. Więc w zasadzie... Masz ten czat otwarty? Widzisz to gdzieś, czy nie? Widzę, otworzyłem sobie. Patrzę teraz, nadganiam. Minotaur Mage Quest był, czy nie? Nie wiem, o jaki quest chodzi. To jest Mike Sworda? Wiesz co, my gamingowo tak naprawdę nie wiedzieliśmy dużo więcej, niż sami odkryliśmy w czasie gry. Czyli nie było tak, że mieliśmy na forum jakiś post, w którym były wszystkie tajemnice Tibii wypisane. My nie wiedzieliśmy więcej niż normalny gracz, więc ja nadal nie wiem. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że jak czegoś gracze nie odkryli, to znaczy, że cipy tego do gry po prostu nie dodały jeszcze. Może kiedyś. Czy był na banucie
na 990 plus tym będąc GM-em. A mogłeś? Wiesz co? Próbowałeś pewnie. Nie pamiętam. Było chyba w tych samych czasach, ale nikt jeszcze nie było wtedy takiego levelu, żeby się za nim teleportować, bo GM, żeby do kogoś się, żeby gdzieś się przenieść, to mógł albo teleportować się do innych graczy, albo do centrum miast. A że drzwi wymagały 999 levelu, a GM miał pierwszy level, to czy tam drugi, to nie byłeś w stanie tego zrobić. Okej, okay, czyli nawet nie było opcji zacząć. Znaczy, że zahaczyć nie, się nie tam. Było. Nie było. Gdzie zacząć grać w Tibie? Jakie pytanie. No Venor, oczywiście, że Venor. Chyba, że masz paka, to wtedy proponowałbym jak najszybciej do Jalahar. Czy szukał zagadek za pomocą GM-a? Nie było jak. Mogłem się teleportować tylko do graczy, więc no nie bardzo. Czy można było tworzyć itemy? Nie. To są pytania z czatu, żeby nie było, że ja... Spoko! Wybieraj pytania, ja będę na nie odpowiadał w takim razie. Itemy mogli tworzyć pracownicy Cipsoftu, czyli senior game masterzy, albo tam później customer support, czy tam... Nie pamiętam ich nazwy teraz. Normalny GM nie mógł nic tworzyć. Tak patrzę. Od razu odpowiem na pytanie Jaca, tak, jestem bardzo ulany. Lecimy dalej. Chciałem to pominąć, a... Jak chcesz, to możemy razem na siłownię chodzić. Ja mam, super, z wielką chęcią. Mam karnet do 400 kilo, więc się razem zepniemy może. Jestem jak najbardziej na tak. Nie mieliśmy. Czy GM miał możliwość przyzywania bossów? Nie, nie mieliśmy takiej możliwości. Ile banów masz na koncie? Dostałeś jakieś bany? Wiesz co? Czy ja dostałem bany, czy ty dostałeś bany? No nie, ty ogólnie. Ja zanim zostałem GM-em miałem notatkę za to, że nie zapłaciłem za mieszkanie, bo w Tibi można było dostać notkę, jak się nie opłaciło domku, więc... Ale straciłeś to, tak? Normalnie straciłeś i za to notkę dostałeś? Nie. Byłem tutorem, wydaje mi się, że byłem tutorem, albo jeszcze nie byłem. Dostałem tą notkę i po 6 miesiącach znów zostałem tym tutorkiem. I potem już do góry po szczeblach kariery. Te pytania, które tam gdzieś były w wodzie wcześniej, pytania, to pomijaj, bo to tam nie ma co robić. Potem ewentualnie woda ludzie obejrzą, to zobaczą. Co mogliście zrobić przed banowaniem ludzi, zabłocenie i naruszenie regulaminu? To jeszcze raz? Nie, w sumie tak czytam głośno, ale nie powinienem. Czy tibijskie zagadki Mister Ando istnieje? W sumie chyba też na to ciężko odpowiedzieć, nie? Możemy się tylko domyślać. Znaczy ja ogólnie zakładam z doświadczenia, że tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli są jakieś zagadki, to znaczy, że Cipsoft jeszcze tego nie skończył robić. Może w dodatku za 3 lata to zrobi. Tak jak było z Nightmare Knights Quest na przykład. Tyle lat były wszystkie elementy do tego questu, na przykład na Rotwormach przy Venor, ale nie dało się tego połączyć, bo to nie było zaimplementowane. W momencie, kiedy to dodali do gry, to chyba na test serwerze byłem jednym z pierwszych, którzy to rozwiązali, więc to było do ogarnięcia wtedy. A pytałem się, czy mogłeś się poruszać GM-em? Tam się dało chodzić, czy można się było tylko dało teleportować? Się chodzić. Słuchaj, mogłem chodzić jak normalny gracz, mogłem zmieniać prędkość poruszania swoją, czyli można było, były chyba różne stopnie prędkości, szybkie, tak? Tak, i fajny był trik jeszcze, jak było dwóch GM-ów, to mieliśmy zaklęcie teleportowania do gracza, mogliśmy się sami do siebie teleportować i jak to robiliśmy, to po prostu zapierdalaliśmy do przodu jak rakieta wtedy. Całą Darasię się dało w parę sekund przeteleportować. Pytanie jest takie, czy zabijanie botów w starych czasach było legalne? Nielegalne znaczy, czyli że kiedyś pamiętasz, można było tam narulować na jakiegoś jełopa, parcelami go zablokować, zatrapować, zabić bota. No właśnie, jak to było, kurde, już nie pamiętam jak to było z tym lurowaniem. Na pewno na serwerach non-PvP było nielegalne. Na normalnych serwerach chyba można było robić wszystko, co się chciało. O ile było, znaczy w sensie zabijać graczy, tak? A już w jaki sposób to dowolne. Czy mogłeś udawać bany? W jaki sposób mogłeś udawać bany? Kurwa, boce, przepraszam, ja już jestem zamulony, ja mam 40 stopni w pokoju. A mogłeś dawać spoko. Bany? Wydaje mi się, że tak, że mogłem usuwać bana, ale już teraz nie pamiętam, a niestety nie mam dostępu do tych opcji, co wtedy, więc... Tak, nic nie potrafi czytać, no niestety. No, nie, ale to jest co najgorzej, bo gościu miał moderatora u mnie i mnie wyzywał, że jestem ulańcem i nie umiem czatu czytać i teraz kolejny. No bo wiesz, na to, w pewnym momencie tłuszcz już zasłania oczy i to słabo czytać wtedy. No, to tak przez tę strukturę ciężko idzie, znasz ten ból. Znam, dokładnie, rozumiem to też. Dom postawił za sprzedawanie unbanów. Wydaje mi się, że mogliśmy, ale nie pamiętam już na 100%. Miałeś osobne konto do GM-a, czy to samo było? Nie, to było to samo konto, na którym były ręcznie zrobione GM-ki. Konto miało wbudowane, znaczy to konto odblokowywało w kliencie multi-klienta.
Czyli pewnie pamiętacie, że można było w Tibi wpisać jakąś komendę i wtedy można było kilka klientów naraz odpalić. Więc u nas można było to zrobić, dodatkowo można było zalogować się na to samo konto w kilku klientach. Czyli mogłem mieć na przykład 5 GM-ów naraz otwartych, albo na przykład swoją główną postać GM-a zakazane było natomiast, żeby być na dwóch normalnych postaciach. Czyli taki MCR legalny. I jeszcze dodatkowo z rozszerzeniem możliwości logowania na jednym koncie z wielu postaci. Tak, to o ile nie byłem na dwóch normalnych postaciach równocześnie, to było legalne. Czyli postać plus GM było dopuszczalne. Albo wiele GM-ów. I teraz pytanie takie, to w sumie też jest ciekawe. Czy kiedyś jakiś GM został zhakowany i od razu się zapytam, sprzedany? Zhakowany, nie wiem, sprzedany tak, Dokein bodajże, jeśli dobrze pamiętam ksywkę. Mhm. On się sprzedał za 2000 euro? Kurde, tyle kasy w tamtych czasach. A to szybko wyszło, no, zanim on był sprzedany? Bardzo szybko. To chyba w ciągu tygodnia miał usunięte konto, więc gościu wiele nie narobił. A czy wydaje mi się, że to było szybciej? Wiem, że na pewno mniej niż tydzień. Podejrzewam, że to było sprawa dni tak naprawdę. Jak tylko zobaczyli, że odpierdziela jakieś numery od razu. Nie, sorki, już pamiętam. Gościu się przyznał, sprzedał, czyli podwójnie taki faka, bo nie dość, że sprzedał GMA, to jeszcze napisał chyba maila do Cipsoftu, że to zrobił, więc zgarnął kasę, a kupujący stracił wszystko, więc... No to wiesz, tak... Dobra, nie będę komentował, bo to szkoda szczerbić ryja. Dokładnie. Dobra, niech ja sobie tutaj zobaczę coś jeszcze. Lalkę GMA sprzedałeś, to mogę im powiedzieć. Tak, więc... sprzedana jest. Nie mam tej lalki od lat, nawet nie wiem, gdzie teraz jest. Ja żałuję, że ja jej wtedy od ciebie nie wziąłem, bo była opcja i tak. Też w sumie wtedy grałem w WoWa, jakbym grał tak, jak teraz gram, czyli nie wiem, że mam domek, to żałuję, bo by leżała tam na górze gdzieś. No, tak, dokładnie. Czasami starałem się znaleźć, odkupić, ale w sumie nie wiem, gdzie się podziała. Ja też szukałem i też nie wiem. Mogła perma dostać z jakimś knajcikiem, mogła, który dostał. Próbowałem cipów kiedyś zapytać, czy mogą szukać swoją tą bazę danych po streamie. Czy znaleźć w ogóle ta książka, nie wiem, ta lalka jeszcze istnieje, ale ściana ciszy, więc nigdy się nie dowiedziałem nawet. Dobra, to tak myślę, że ja czuję, że temat jest wyczerpany. Też nie chcę, bo dużo pytań się powtarza, więc po prostu ja bym chyba powiedział, że dzięki Mariusz za wywiad. Cieszę się, że miałeś chwilę... Spoko, nie ma problemu. Że miałeś chwilę, żeby ze mną pogadać, żeby też wytłumaczyć, pokazać zdanie, opinii osoby, która jest... No, takie, które już nie da się znaleźć. Ja mam tą przyjemność, że się udało. Jeżeli jakieś pytania by były dalej do tego wywiadu, to spiszę je wszystkie w dokumencie i ewentualnie byśmy drugą serię pytań z GM-em zrobili. Nie ma problemu, możemy kiedyś jeszcze to zrobić. No, a na razie to będzie wszystko. Więc... Dobra, super, dzięki wielkie, trzymajcie się. Trzymaj się i na razie. No, hej, hej, na razie. Opa. Bye. No dobra, chcieliście wywiad z GM-em, tu macie. Powiem tak, nie mam pojęcia, ile widzów mnie oglądało, nie wiem nic, bo zależało mi, żeby to było fajne. Mam nadzieję, że Mariusz tam zapisze ten wywiad i zaraz spróbuję to szybko wpierdolić, zanim mi Twitch weźmie i zablokuje woda. Więc jak zwykle wracamy do 13 widzów czy 10. Woda spróbuję wrzucić na YouTube'a, mam nadzieję, że się to jakoś przejdzie, jak widzicie. Ja ogólnie z Mariuszem nie grałem za dużo w żadne gry, ale jestem... No widać, że facet jest elokwentny, że zna się temat. Zapomniałem się go spytać, gdzie pracuje, żeby wam powiedział to, co chce wiedzieć o tym, gdzie pracuje, co robi, czym się zajmuje na co dzień. Kanał na YouTube potem połączę ze streamem i wsadzę tego woda. A teraz lecę na szybkości... To obrobić szybko, zanim mnie Twitch, jak zwykle piękny, za prawa autorskie wyrucha. Więc dzięki wszystkim, którzy byli i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda też coś fajnego jeszcze dla was przygotować. Więc jakby ktoś chciał grubemu polałka zostawić, to może, a jak nie, to jebać Lovepuksa i trzymajcie się, pa pa, dzięki. Pa pa.